Liga weekendowa za nami, udało się uzyskać rangę złoto 3, mimo bilansu ujemnego 18-21. Moi drodzy, rozegrałem 39 spotkań i na po prostu masakra. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Liberewo 80. Zapraszam na kolejny odcinek z relacji z Food Champions. Skład aktualnie widzicie na ekranie. Moi drodzy, dwie przypadkowe, ciekawe akcje na rozgrzewkę, zanim rozpoczniemy właściwą treść odcinka. Tutaj Klopp, Seby, Kandreva, Seba i Perisic. Elegancko wygraliśmy wtedy ten mecz. Pierwszy przeciwnik, moi drodzy, przed nami. Skład z Ligi Angielskiej. I teraz zobaczcie, piłka bezpańska zmierza w boczny sektor boiska. Lukaku się odwraca. Nie było sposobu na przełączenie się na niego. Nainggolanem musiałem gonić sprzed pola karnego. Taki po prostu absurd. Tutaj Kandreva ewidentnie podcięty, moi drodzy, leży na boisku. Sędzia nie przerywa akcji. Tutaj piękna akcja Perisicza. No jak on tego mógł po prostu nie skończyć, to ja po prostu nie wiem. Przeciwnik napiera. No i tutaj niestety, ale Lukaku się zagapił. Dobra piłka, Perisic. Do Kandrewy szeroko. Kandreva w pole karne. No i tutaj Renato, no dlaczego tak wolno? Dobra piłka do Kandrewy. No i zobaczcie, jest ciągnięty ewidentnie za koszulkę i to nie jeden raz. I w polu karnym również. Sędzia nie reaguje, Kandreva się nie przewraca i niestety nie strzelamy bramki w tym momencie. Ale jeszcze jest kopanina, jeszcze jest dużo przypadkowości i w tym momencie Seba znajduje się w odpowiednim momencie. Przeciwnik w tym momencie przerywa, mecz jest niezaliczony i generalnie wielka masakra. Moi drodzy, dwie analizy, dwa absurdy z powtórek meczowych. Zobaczcie, następuje strzał sprzed pola karnego, Lukaku zaznaczony, przeszkadza naszemu bramkarzowi ewidentnie w interwencji, moi drodzy. Został odepchnięty, zasłonił ciałem, że tak powiem, bramkarza. No czysty po prostu absurd. Zobaczcie drugą sytuację z tego samego spotkania. Boateng odbiega od obrońcy, który, od napastnika, który zmierza do piłki. Orientuje się w tym momencie, że jednak wypadałoby w polu karnym bronić. Lukaku sobie przebiega przed napastnikiem i tracimy po prostu w ten sposób bramkę. Po prostu masakra. Drugi mecz, drugi przeciwnik. Jest to mecz, moi drodzy, i teraz zobaczcie, ewidentny będzie łokieć w kierunku Seby. Dostał w twarz. Sędzia oczywiście nie zareagował. Jest to ostatni mecz. No nie dokończę tej kwestii, moi drodzy. Zobaczcie, wyprowadzamy kontrę. Tu przeciwnik starał się zakończyć naszą akcję jednym wślizgiem, drugim wślizgiem, moi drodzy. Nadal nawet nie mamy przywileju korzyści. Jest to ostatni mecz, moi drodzy, walka o rangę złoto 3. Przegrywamy w tym momencie i sytuacja naprawdę się komplikowała bardzo. Perisic, João Mario. Dobrze do Renato i tutaj spokój. Naprawdę fenomenalny jest ten gracz. Seba dostaje piłkę. Ucieka Manolasowi. Co zrobi Seba? I zobaczcie, dwóch środkowych obrońców praktycznie zbiega do końca linii. Nie wiedzieć czemu. I taki strzał, powiem Wam szczerze, no od niechcenia, zupełnie przypadkowy. Ustawienie naszych obrońców w polu karnym podczas akcji na trzecim, czwartym metrze. No po prostu to jest masakra. Zobaczcie na zawodnika z numerem 15.
Chciałem nim wybić piłkę, jednakże zrobił wślizg i podał bezpośrednio do napastnika. Tutaj brutalny faul. To wszystko się, moi drodzy, dzieje w jednym meczu. Nie mamy nawet znowu przywileju korzyści. Kończymy ten absurdalny, okropny mecz. Wygrywamy, zdobywamy rangę w 39. spotkaniu. Złoto 3. Moi drodzy, ja dziękuję wam za oglądanie. Było mi bardzo miło. Cieszę się, że dobrze przyjmujecie moje filmy. Cieszę się, że jesteście ze mną. Ten tryb po prostu przyprawia mnie o palpitację serca. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że będzie podobnie. Także będę się z wami żegnał. Oczywiście zapraszam na inne moje odcinki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia. Cześć!